Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel. Jak widać, tak jak było pytanie o gry na peceta, tak postanowiłem po prostu ruszyć z tematem i zobaczyć, jak to się po prostu przyjmie. Także wygrały oczywiście gry RPG, co nie znaczy, że inne gry nie będą miały miejsca bytu. Po prostu gry RPG mają pierwszeństwo. I teraz dlaczego taka gra? Bo gdybym zapytał was oczywiście wprost, co byście chcieli, wiem, że wygrałby albo Gothic, albo Wiedźmin. Ewentualnie może Skyrim, a te gry są długie i oczywiście nic do tego nie mam, nie mogę robić serie mające po 200 filmów. Z tym, że na początek chciałem właśnie jakąś krótszą grę, żeby zobaczyć, jak to wszystko się przyjmie, czy przede wszystkim mi się spodoba nagrywanie na peceta, czy wam się spodoba. Oczywiście wiem, że ten film nie będzie miał setek tysięcy wyświetleń, jeżeli zrobi tak naprawdę 1/5 tego, co robi AFK Arena. Czyli powiedzmy, że średnia wyjdzie pod tym filmem 100 czy 200 wyświetleń, dla mnie już to będzie sukces. Także mam nadzieję, że nagrywanie takiej gry, mimo wszystko, że nie jest to AFK Arena, komuś się spodoba. Także przedstawiona gra to oczywiście Dark Messiah of Might and Magic, czyli gra z 2006 roku. Jest to oczywiście gra RPG z elementami akcji, jeżeli się nie mylę, dawno w tą grę już oczywiście nie grałem, ale bardzo mi się podobała. Także pierwszy odcinek oczywiście będzie krótszy niż inne, planuję robić po około 20-30 minut, żeby was nie zanudzać. Także od razu może przejdę sobie do gry. Wiedźmina zawsze grałem, co prawda, na najwyższym poziomie, ale no z tą grą nie jestem aż tak zaznajomiony, przyszedłem ją chyba raz w życiu i to z dobre 10 lat temu, także wezmę poziom zwykły. Oczywiście w trakcie gry będę mówił trochę mniej niż w AFK, z racji tego, że chcę utrzymać klimat oraz oczywiście nie chcę psuć nastroju podczas dialogów, także po prostu ruszę do gry. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Master Fenrig. Where are you? I'm here, Sarath. Now listen. In the room ahead, there's an altar with a spider artifact. Take it. We'll need it to get to the Shantiri crystal. Dobra, czyli mamy swojego mistrza i każe nam zdobyć kryształ Shantiri. To jest oczywiście tego taki swego rodzaju poradnik na początek, także możemy sobie zobaczyć zadania. Zdobądź pajęczy klucz, odszukaj kryształ Shantiri. Także oczywiście nie pamiętam za bardzo, co i jak w tej grze się robiło. Pamiętam mniej więcej zarys fabuły, ale w całości zdecydowanie nie za bardzo. So far so good. Także to będą takie podstawy. Pierwszy film będzie taki typowo wprowadzający. Mam nadzieję oczywiście, że mój głos będzie w porządku, że dźwięki z gry nie będą za głośne i nie będą mnie zagłuszać. Dobra, czyli musimy użyć i dobiec szybko do ścianki. Nie ma sprawy, mistrzu. Tutaj oczywiście fajną sprawą w tej grze są oczywiście jest interakcja z otoczeniem i bardzo szybko. Bardzo szybko mistrzu uczy nas oczywiście o najlepszej akcji w grze, czyli kopnięciu, który prawdopodobnie sprawi wiele radości mi i być może wam. No dobra, idziemy dalej. Czyli właśnie możemy rzucać skrzynkami i innymi elementami otoczenia, co jest zdecydowanym plusem w tej grze. Poza tym, jak widać, grafika jak na rok 2006 zdecydowanie wyprzedzała swoją epokę, przynajmniej według mnie. Dobra, czyli używamy światełka i możemy iść dalej. Czyli tutaj przechodzimy sobie tunelikiem. Trochę jeszcze mylą mi się przyciski, ale mam nadzieję, ostatnio siedzę bardziej zdecydowanie w grach mobilnych niż na PC-cie, co trochę sobie odpuściłem. Ale nie ukrywam, że fajnie wrócić do gier na PC-ta, a tym bardziej RPG-u. Dobra, czyli drzwi zostały rozwalone.
Kick that creature back and watch it fall. Wymierz kopniaka temu stworowi i teraz będzie to, co w tej grze po prostu kocham, co jest poezją. Czyli mianowicie takie coś, no po prostu to jest piękne. Tak jak na przykład w Max Payne uwielbiałem zwolnienie czasu i to rzucanie się, w sumie tylko dlatego za dzieciaka w to grałem. Tak tutaj po prostu kopniaki czynią tą z tej gry poezję, no po prostu arcydzieło według mnie. Jest to mechanika, która według mnie powinna pojawić się w większej ilości gier. Sprawia tyle frajdy. Oczywiście możemy blokować. No, atakuj. Dostaniesz kopniaka. Dobra, zapomniałem, że możemy wymierzać ciosy też oczywiście od boku na przykład. Od lewej. Czyli możemy pchnięcie zrobić. Trochę muszę się jeszcze zaznajomić. Mamy jakieś finishery. No dobra, to poczekajmy, aż otworzy mistrz drzwi. Hired swords they are, but I can feel the scheming hand of the necromancers behind them. So they too are after the Shantiri crystal. Dobra, i teraz od razu wjeżdżamy spartańskim kopniakiem. Ruszamy za decydentem. Czasami właśnie widzę, że te ciosy, mimo że tak naprawdę trafiły, tak jakimś cudem nie dotarły do przeciwnika, co jest dosyć dziwne. Dobra. To jest właśnie fajne, te elementy otoczenia. Po prostu możemy robić z nimi takie rzeczy. Czyli możemy rzucać różnymi beczkami, skrzynkami, no po prostu poezja. Możemy kopać chociażby truchło, no to jest po prostu... Możemy na przykład kopnąć go w ogień, proszę bardzo. Może ulżymy mu. Dobra. No i w jakiej innej grze możecie zrobić coś takiego? Zawsze mnie to śmieszyło, że można wejść na przykład na schody i skopać delikwenta, że tak powiem, na dół. Przeciwnicy też robią uniki, mimo że to jest dopiero poziom zwykły. Use more time to hone your skills if you wish. Dobra, to jeszcze jeden przeciwnik, niech będzie. Obrzućmy go może wszystkim, co jest pod ręką. Wstawaj, dziadu. Dobra. Normalnie obraz pijanego męża wracającego do domu. Jeszcze żyjesz. Dobra, to może cię dobijamy, żeby nie przedłużać tego momentu. I lecimy dalej. Na cutscenkach oczywiście też nie będę nic mówił. A przynajmniej postaram się. Te skrzynki chyba mogę sobie rozwalić. I dostaniemy jakieś tam miksturki lecznicze. I dostałem też oczywiście punkt, czyli tap. I teraz mamy trzy oczywiście drzewka talentów, umiejętności magiczne. Umiejętności bojowe, czyli miecz i te sprawy, magiczne, no to wiadomo, magia oraz inne umiejętności. I z tego, co myślę, że będzie najlepsze, to ja sobie po prostu pójdę w zamrożenie, bo z tym można robić naprawdę super rzeczy, czyli to będzie chyba skucie lodem. Tak, skucie lodem, czyli weźmy sobie płomienistą strzałę, przynajmniej na teraz. Kliknij dwukrotnie, może przestawię sobie... To w ten sposób raczej światła jakoś super nie zamierzam używać często. Także idziemy do góry, żeby ukończyć samouczek. Początki jeszcze tam pamiętam, nie pamiętam dokładnie co działo się później. Pamiętam oczywiście ten cały atak. Ale jeżeli chodzi dalej, to niekoniecznie. Tutaj będzie cutscenka, więc oczywiście się uciszę, bo to pamiętam. You'll have a use for it, a half a world away.
For today was just the beginning, my boy. Let us return home, and I'll show you the next step in your education. Sareth, my faithful disciple, your father would be proud to see you this day. Initiated into the arts of magic, a fierce and noble warrior, you have all that you need to achieve your destiny. But you won't achieve it here. Your future is out there, in a distant land. I'm sending you to the free city of Stonehelm to meet a wizard named Menelag. He and I have certain mutual interests. Right now, he's looking for an artifact called the Skull of Shadows. Unfortunately, he's unable to progress any further in his search. At least not without this, the Shantari crystal that we retrieved. It was worth our pain to retrieve it, don't you think? Take it to Menelag and help him get the skull. Once you do, I think you'll know what's expected of you next. However, my dear boy, I am not sending you alone. You'll need a guide, a companion, perhaps even a guardian. She may even teach you a few other things. What is your bidding, my master? One can travel lighter than two, Sareth. Am I to protect this boy? Fear not. This won't hurt a bit. By the way, my name is Xana. No dobra, tutaj mieliśmy taką krótką scenkę i oczywiście nie będę tutaj spoilerował. Nasz mistrz wysyła nas oczywiście do Stonehelm, żebyśmy zdobyli ten kryształ Shantari. Znaczy, to nie był kryształ, trochę się tutaj mylę. Chodzi o inny artefakt, ale już się oczywiście uciszam, bo jest scenka. We should go back to the city, where it's safe. The farther we get, the better. It's our home. It'll be our tomb if you don't drive faster. There's an army of necromancers coming. Necromancers? Fenric didn't say anything about them. Master Fenric rarely tells everything he knows. Hurry, we'll be safer inside. That's it, my lovely. This way. Step lively now. Move it, move it. I said leave them behind and help me with these casks. I'm not gonna let some undead thing steal my grandmother's linen. Tutaj oczywiście mamy jakieś piękne widoczki. No mówię, tak jak gra jest z 2006 roku, tak po prostu wygląda zdecydowanie lepiej niż gry tamtego czasu. Także to jest oczywiście jakiś plus. Szkoda, że została zapomniana i tak naprawdę obeszła się bez większego echa, bo według mnie naprawdę jest fajna. We're a little wary of strangers these days. I have a letter of introduction. Let me see it then. By special request of Lord Menelag. And there's a seat. Let me welcome you to Stonehelm. We'll stable your horse for you if it pleases you, sir. Of course. Can you tell me where to find Menelag? Certainly, sir. You go uphill past the Golden Ribbon and... Sweet Dragon's Blood, what's that? Get inside, quickly! They're here. They're really here. What are we going to do? Run! 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 Come on! Let's go! Take shelter where you can! Get down! Tutaj oczywiście następuje atak na Stonehelm. My jesteśmy oczywiście całkowicie przypadkiem w jego trakcie. Także lecimy dalej. Run!
Dobra, z tego co pamiętam, trzeba było iść łańcuchem. Także, dobra. Do góry, tak? W ogóle nie mam swojego miecza. Także walka tutaj nie będzie możliwa, ewentualna. Przynajmniej na razie. Ewentualnie mogę postrzelać ognistym pociskiem, że tak powiem. Ale na cyklopa to raczej nie wystarczy. Dobra. Czyli musimy chyba zamknąć dźwignię, tak? Dobra. Punkcik umiejętności jakiś tam wpadł. I jeszcze nie mogę skucia lodem 3 punkty umiejętności, także poczekam po prostu, myślę. Dobra. Czyli idziemy za tym panem, tak jak nam to mówi. Tutaj chyba nic w tych skrzyniach nie będzie, także po prostu pójdę dalej. Szybciej, szybciej. Aż mam ochotę mu zasadzić kopniaka, ale boję się, że będę musiał wtedy wczytywać grę. A na to nie za bardzo mam ochotę, może w ogóle sobie zapiszę grę. Bo nie jestem pewien, czy... Znaczy, automatyczne zapisy na pewno są, ale... Wolę nie ryzykować mimo wszystko. Dobra, czyli... A jak mam tego użyć? Dobra. Czyli musimy zabić cyklopa, nie ma sprawy. Dobra, 3 strzały wystarczyły, no. Przyznam, że nawet się nie namęczyłem. Zatem obejrzyjmy sobie scenkę prawdopodobnie ze śmierci cyklopa. No przyznam, że nie była jakaś porywająca, ale jak na te czasy, to myślę, że całkiem spoko. Także weźmy sobie skucie lodem, bo do tego przede wszystkim zmierzam. Dobra. Jeszcze jakiś punkcik został, to może jakieś umiejętności bojowe. Lawina ciosów, no włócznictwo szedł nie będę. Jeżeli chodzi o to, możesz dłużej biec, stoisz nieruchomo, czyli... Dobra, pójdźmy sobie w to, na pewno walka mieczem się trochę przyda, chociaż nie mam miecza. Ale mniejsza o to. Dobra, czy ja mogę tutaj coś zebrać? Racja żywnościowa na pewno się przyda. Dobra, może schowam. Chociaż nawet nie mogę schować z tego co widzę, tego pocisku. Dobra. Tutaj nic nie ma. Przyznam, że gra jak na te czasy naprawdę wygląda fajnie. Nie mam wrażenia, że gram w grę z 2006, tylko raczej, no może nie z obecnych czasów, ale na pewno nie jest to gra tak stara jak się wydaje. Także dobrze, co my tutaj musimy zrobić? A, musimy pójść do bramy prawdopodobnie. Tutaj mogę sobie jakiś drewniany kij zabrać, jest to zawsze jakaś broń. I w sumie łuk też mogę zabrać, bo dlaczego nie? Z tego co widzę, strażnicy nie mają nic przeciwko. Tutaj mamy jakąś tarczę. Sztylety. Pewnie gra nam sugeruje, znaczy sugeruje, pozwala nam wybrać odpowiadającą broń. Szkoda, że nie ma miecza. Tutaj jest krótki miecz. Także jak tutaj odpalić ekwipunek? Tabem, dobra. Czyli tak, sztylety sobie schowamy. To sobie schowamy. Myślę, że będę walczył mieczem. Także ustawimy sobie miecz. Wszystko pod jedyneczką jest, także możemy iść dalej. Zobaczcie, no, czy gra naprawdę wygląda na 2006 rok. I faktycznie bardzo przypomina Skyrima. Tak jak mówiliście pod filmikiem, który wrzuciłem. Także to jest jedyna droga, którą mogę pójść, więc miejmy nadzieję, że to jest tutaj.
I jest tutaj, bo tą panią poznaję oczywiście. Excuse me. Oh, you must be the envoy. Here's our guest. Bye, guys. Okay. Tutaj widać, że pan miał coś więcej do tej dziewczyny. You must be Sarath. I was getting worried about you, though maybe for no reason. Uncle said you helped kill a cyclops. No, sorry. I'm Lyanna, Menelag's niece and pupil. Niece? Pupil? Uncle will be so pleased to see you. But you'll want to wash up before dinner. Please, follow me. With pleasure. I mean, yes. Excellent. Guard! Please open the... Dobra, kolejne dwa punkty umiejętności. We've had a feast prepared in your honor. I czy ja mógłbym tutaj coś sobie fajnego? Kula ognia brzmi fajnie, ale teraz pójdę trochę w walkę. No, idź, idź, kobieto. Welcome to the house of Menelag. Jaki uśmieszek w ogóle. Dobra, tutaj będzie scenka, więc ja się oczywiście so uciszę. You're Sarath. Good to see you, lad. With those necromancers at the walls, watch it with that. I was getting worried. I trust you brought the Shantiri crystal. Of course you have. Good. I'll take that, my lad, for safekeeping. Tomorrow we sail with it, careful with that soup there, to the Temple Isle, resting place of the Skull of Shadows. Let Arantir throw his army against the walls. We'll be off sealing his doom. Don't dismiss Arantir too lightly. There are rumors that he might be the Dark Messiah. You're stuff and nonsense, girl. All three of us know better than that. But the time is right for the prophecy. I'll worry about dusty old prophecies. You worry about the expedition. You're in charge of it, after all. Of course, Uncle. Good night. And to you too, Sarath. Please don't tell me you find that sort of thing cute. Listen well, boy. I know why you're really here, but Lyanna doesn't, and we'll keep it that way. Fenric's business doesn't touch her. Understood? What are you talking about? Perhaps you don't know. And that's probably for the best. The servants will show you to the guest house. Get some sleep, hero. We sail with the morning tide. Czyli oczywiście ten artefakt, z którym wcześniej się pomyliłem, to oczywiście był Skull of Shadows, a nie kryształ Shantiri. The manor is under attack. There are necromancers everywhere. I'm going to see if the master is all right. Hide yourself. To mi bardziej wygląda na jakąś wizytę komornika, a nie na to, co powiedział w każdym razie ten pan. Także dobra, może wypróbujmy. O, proszę. To jest po prostu poezja, nie? Tak naprawdę wiem, że trochę przedłużam ten film, ale... Aha, nie mogę nawet rzucić zaklęcia. To w ogóle mam wrażenie, że nic nie zrobiło. Ale już ci pomagam zejść, kolego. Proszę bardzo. Także to by oczywiście było na tyle. Ja postaram się przede wszystkim włączyć napisy na cutscenkach, jeżeli jest taka możliwość. Ten film ma być krótszy. Obecnie ma chyba 24 minuty. Także możecie powiedzieć, jak wyszło, jak wyszedł pierwszy odcinek z gier na peceta, czy ja się w ogóle do tego nadaję, czy przyjemnie się mnie słuchało, czy dźwięk, jak i sam głos były w porządku. Przede wszystkim, czy chcecie więcej. I pamiętajcie, że to jest moje pierwsze nagranie z gier na peceta. Co innego jest nagrywać takie AFK Arena, gdzie po prostu mówię wam informacje, nagrywam sobie na lajciku z telefonu. A co innego jest nagrywać gry na peceta jednak. Większy stres mam. Takie mam wrażenie. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.